Witajcie! Dzisiaj zabieramy się, słuchajcie, do montażu tego tam, a przy okazji kupiłem sobie takie fajne tu radyjko. A tu podstawię cegłę, żeby mi się nie przewróciło. A co jest? Strony niebezpieczne. Ładnie gra. Którego ręku na własne oczy widział rzeźnicki nóż, a z drugiej rozwścieczona i nieobliczalna furia. Realia życia w Polsce w początku lat 70. ubiegłego wieku. I można sobie pracować. Ale tymczasem, jak widzieliście, byłem w sklepie. Mam tutaj graty. Ten stworzeń tu do przodu. Cały komplet, nie będziemy go wyciągać. Tki do wymiany. Łożyska na koła przednie. Nie mieli tylko jednego łożyska, tego dużego, więc są małe. Śruby z nakrętkami. Dystanse do tego. I to ustrojstwo. Tu widzicie, bo to się do niczego nie nadaje. Więc zaraz to przesmaruję. Wejdę pod ciągnik i wcisnę. O. Także zaraz się tym zajmiemy. No właściwie nie ma na co czekać. I teraz, żebym tylko ja tego nie skaszanił, teraz sobie weźmiemy młotek i drewienko, żeby tego nie spartolić. I włazimy pod spód. Dobrze to wkładam tutaj? Tak, dobrze. Mam nadzieję, że to widzicie, co robię. Słuchajcie, ten metal nie chce wejść, bo się nie zatrzymuje mi na o-ringu, tylko na metalu. Już wszystko wyjaśnia sprawę. No ale nie mogę tego, kurcze blade, spiłować. Idzie. Oko dostałem czymś. Kołkiem. Od tego. Ale w samo oko, dobrze, że zamknąłem. No mam nadzieję, że już będzie gites. Trzeba to tylko... Myślę, że jak będę dokręcał, to się też wtedy dociśnie w razie co. Tutaj nie widzę absolutnie żadnego uszkodzenia, żebym to przy tym dobijaniu drewienkiem, więc mogę mieć sporą pewność, że to tutaj jest dobrze. Teraz co tylko? No teraz tutaj trzeba jeszcze wydłubać ten silikon, muszę jakoś stąd nawalone tego silikonu porządnie, bo on nawet nie chce tam jest na końcu w tej dziurze. To jest nawet problem, słuchajcie, żeby to, bo on wszędzie tu jest. A już myślałem wczoraj, że to sobie poradziłem ze wszystkim tutaj. O, patrzcie, ile tego silikonu. Sprawdzę głębokość w tym momencie tej śruby. O, tej nowej. No, akurat wchodzi cała śruba. Plus wysokość tego. No to nie dojdzie do końca śruba. To może nie trzeba tego wydłubywać, ale jeszcze mi się przypomniało, bo tu jest ta jeszcze jedna dłuższa. Ja chyba coś takiego znajdę. Oczyścimy ją jeszcze tylko, żeby tu wszystko było jak trzeba. Nie widać, że była gdzieś przeciągnięta czy coś. 5-8, no słabiutka ta śruba. Osobiście po prostu wszędzie, gdzie się da, montuję 8-8. One są takie dla mnie optymalne. Wyglądają po prostu najbardziej tak, budzą zaufanie. No bo te wszystkie takie właśnie 4-8 to takie miękkie, a te to nie wiem. No one się nadają do czegoś, ale nie sądzę, żeby się tutaj nadawały. Co? No to trzeba przesmarować uszczelkę, że to po prostu nie jest takie łatwe. W międzyczasie jeszcze inną rzecz robiłem. Potem trzeba było pozyskać te części. Z kolei znowu to i tak po prostu się odwleka, bo zawsze coś tam się zdarza. No tutaj to, co szlifowałem, tutaj ten kawałeczek, to widzę, że tutaj jest w tej chwili jest jasno. O, nie wiem, czy zobaczycie, o, ale ja widzę tu, że tam jest odstęp około milimetra, czyli jest świetnie. Ta rurka nie dotyka do tego. Śmiało można to zakładać. Dobra. Zakładamy uszczelkę. Przymierzymy najpierw.
czy to się nadaje. Nie w tą stronę, a widzicie, nawet takie rzeczy trzeba najpierw zrobić. To będzie w tą stronę. O! No pasuje miód malina. To smarujemy. Z dwóch stron. Widziałem, jak to fachowce robią. A się smar nagrzał. No i co? I właściwie to kolejny etap zaraz będzie zamknięty. I wtedy będzie można, znaczy ja inaczej tutaj, bo sam pewnych rzeczy nie zrobię, poczekam na chłopaków, bo chodzi o położenie podnośnika na swoje miejsce. I właściwie można brać śruby, ale jeszcze zanim śruby, to jeszcze muszę wziąć do tego 17. Kurde, waży to, powiem wam szczerze, może być kłopot z włożeniem tego, że masz tak? O! Dobra, jeszcze szmatkę wezmę, żeby w razie czego przetrzeć tam od spodu. To musi być wszystko super. To wtedy uszczelka będzie leżała jak trzeba i będzie wszystko szczelne. Aż ty, nie no, powiem wam, to będzie ciężko. Już to widzę. Tu jeszcze kawałeczek mi zostało, pod palcami czuję minimalnie. No to już jest lepiej. Gdzie ten nożyk jeszcze tu? Widzicie, bo wczoraj jak to robiłem, już trochę było tak szarawo, a teraz przy słońcu to lepiej widać. Dobra, i właściwie można by to założyć. Jeszcze jedno przetarcie. No i ciekaw jestem, czy dam radę to podnieść sam. Śruba jedna, żeby tylko na jedną złapać, chociaż ustawić przede wszystkim prawidłowo. Tu jest to, a tu jest tamto, ale w którą stronę to idzie? Tu są dwie, tu są daleko śruby. To idzie tak. O! I tu są teraz tu blisko siebie, a tu są daleko siebie. Tu są blisko siebie, czyli jest tu. Dobra. I to idzie tak. Co za dziadostwo. Nie. Andrzej jedzie to. Dobra, wezmę go do tego. Niech tu siądzie mi, tam chwilę to pomoże, bo nie da rady. Andrzej opryskiwacz wziął. Nawozy dolistne stosuje. Dobra, spróbuję jeszcze raz. Tu musi być wszystko porządnie, ja muszę to zrobić robotę raz i do tego więcej nie wracać. A jakie to ciężkie. Się człowiek namęczy, no. Trochę złapało. Ale muszę asekurować w razie co. Przyłapane. No, trudna to robota, powiem. I na pewno nie należy do najprzyjemniejszych. O. Także taki zaczep dolny też będzie mi potrzebny, słuchajcie. Zaczep górny do przyczepy. Co tam jeszcze? Te uchwyty z tyłu, bo on tutaj nie miał. Mam nadzieję, że to widzicie jakoś tutaj. O, pyk. Dobra, idzie tu. Muszę to dociągać równo na krzyż, tak jak głowicę podobnie. Na razie to tylko tak, o, żeby podeszło wyżej. No, także jak macie, słuchajcie, jakieś graty, a wam niepotrzebne, to pamiętajcie, że tutaj parę rzeczy potrzebuję jeszcze, mimo tego, że coś już jest porobione, pokupowane, to jeszcze potrzebuję parę gratów. O, tak mówię, tylko lekko dokręcam.
żeby podnieść dekiel. No zobaczymy tutaj, bo tu jest ta tulejka, żeby ona weszła jak trzeba. Jest lekko, dobra, teraz dociągamy tutaj już trochę mocniej. Raz. Raz, no ciekaw jestem, żeby to tylko kurde nie ciekło, bo nie chcę już tego więcej robić. Dobra, przykręcone. Jeszcze mogę spróbować, ale muszę wziąć ten klucz tutaj 24 i dokręcić korek oleju. O, jest dokręcona porządnie. Jeszcze raz to sprawdzę. Widzicie, dwa razy, trzy razy, ale dla pewności, no i musi być dobrze. Dobra, wyłazimy stąd. To, co miało być zrobione tutaj, to jest. Można przejść do następnej roboty. O. Z tym poczekam na chłopaków, bo go sam nie założę. Ale można przejść do kolumny kierowniczej, co? Bo to mówiłem. A, no i jeszcze podpatrzyłem u Andrzeja, jak jest u niego w ciągniku. On ma tutaj przyspawane to jeszcze. I w sumie mogę to zrobić, no. Czyli to sprzęgło. Ale to sprzęgło to może się zajmę nim później. Bo nie ma takiej takiego ciśnienia. Najważniejsze to jest tutaj zabrać się za to. Czyli co? Odkręcić zbiornik. Zamknąć kranik. Dobra, kranik zamknięty. Zdjąć ten przewód. Aha, jeszcze jedna rzecz, słuchajcie, kurde, znowu zapomniałem, bo za dużo tego jest, wiecie? Tu już chyba wam o tym mówiłem, że kolektor ssący nie ma tutaj dwóch śrub i on syczy po prostu. Tutaj muszę też ten kolektor ssący zdjąć i wykręcić znowu te dwie urwane śruby. Także widzicie, on tutaj ma całą masę pourywanych śrub. No i trzeba się tym po prostu najnormalniej w świecie zająć. A, jeszcze słuchajcie, patrzcie, tu mi jeszcze jest potrzebna butla do sprężarki. Potrzebne mi jest jeszcze ten, jak on się nazywa? Odstojnik od oleja, czy jak to tam jest? Do sprężarki. Tu do sprężarki, co jeszcze? Ten będę musiał wichajster zrobić, bo też urwany. Więc, ale to się później tym zajmę, to zdążę. Także to spokojnie, jeszcze tu parę rzeczy takich, ale zajmiemy się zbiornikiem. Czyli ściągam zbiornik, tu kluczyk 12, jedziemy z koksem. No widzę, że się ten ludzie boją nawozów i Andrzej się poszedł tłumaczyć, że to tylko nawóz, że to żaden oprysk przeciw chwastom, jakieś herbicydy, pestycydy i inne. Bo ludzie się najnormalniej w świecie boją takiego dziadostwa. O, i tu jest zaraz taka śrubka, ją będę musiał wkręcić z powrotem w zbiornik, bo niech no po prostu ją gdzieś zgubię, to będę szukał albo jeździł po taką śrubkę. Pewnie mam gdzieś zapasową, ale wiecie jak to jest. Wkręcać na miejsce tam, skąd się wykręciło i jest dobrze. O, pyk. I tu ją wkręcamy z powrotem. Lekko tylko naciągnąć tą. O. I jest. Dobra, to. Teraz odkręcamy. Kurde, te klucze muszę wszystkie na wierzchu, potem będę latał. Zapomniałem jeszcze o tym. Dobrze, to jest poskładane i teraz tutaj klucz 17 znowu. Bierzemy 17. Teraz tu, o. Teraz trzeba. Oj, to nie takie proste widzę. Aha, bo tu jest. Nie no, tego, tą łapę odkręcać bez sensu. Lepiej chyba zbiornik. Łatwiej będzie. Ale i tak płaska. No, ale cieszy mnie, to powiem wam, że te roboty tutaj idą fajnie. Powolutku, ale do przodu. O, wiecie co jeszcze? Jeszcze kupię zbiornik, ten mówię, zbiornik. Korek w lewu. Tutaj korek w lewu. Kranik, no, do paliwa, bo on jest taki lichy. I będę musiał go przekręcić na tą stronę, żeby z tej strony mógł otwierać i zamykać. No, przy okazji chciałem wam wszystkim podziękować za oglądanie mojego kanału, tych moich tutaj różnych prac.
czym się zajmuję, co robię. Bardzo to jest fajne, miłe. Bo dzięki Wam to mam z kim to robić. Tak się przynajmniej czuję, że nie jestem sam w tej robocie całej. A to jest ważne, takie to są. No wiecie jak to jest, człowiek nie jest jakimś tam zwierzęciem, samotnikiem, tylko raczej stadnym, więc zawsze chciałby, żeby ktoś tam gdzieś był, prawda? O, to sobie to na razie zostawimy. I tutaj pamiętam, zapomniałem wkręcić jeszcze takie podkładki i się nią zaraz tutaj będziemy musieli zająć. Też pokupuję, słuchajcie, te nakrętki samokontrujące, bo to jest też ważna sprawa, bo te koronki są takie uciążliwe przez to, że tam trzeba tą zawleczkę i tak dalej, a taka samokontrująca to ona będzie trzymać. O, widzicie, i to jest tak właśnie to, co mi brakuje tutaj, ale to znajdę tą grubą podkładkę. Kranik do wody też muszę kupić, bo to są rzeczy bardzo istotne, bo to widzę, że ten jest taki lichy już, a taka duperela potrafi zniszczyć cały dzień pracy. Czyli tak, kranik do zbiornika paliwa i kranik do bloku silnika. To jest chyba ten sam co do chłodnicy, ale zobaczymy. Dobra, i chyba tu już jest wszystko. I tu trzeba jeszcze ten wężyk odjąć. Oła! Jeszcze przywaliłem. Oła. Dlaczego go nie mogę wyjąć? Aha, do góry. I teraz trzeba postawić to gdziesik, najlepiej na betonie. O. I damy to tak. No i co, robimy filmik 2 w 1, czyli ściągamy kolumnę. Tu już odkręciłem jedną śrubę, tutaj wiadomo nie było. Teraz tą muszę, lekko ją poluzowałem. I ona teraz już pójdzie. Ale widzę, że kolumna już się rusza. Nie wiem, co tam pod tą kolumną jest, kurde, blade, żeby nie było jakiejś afery. Odkręcę najpierw dolną śrubę. No tu widzę, nakrętka jest, a nie śruba. O. No wyłaź. O, jest, wyszła podkładka. Widzicie, tu też za długie śruby są pomontowane i z nakrętką. O. I trzeba będzie też dobrać właściwe śruby tutaj, no, żeby to nie było takie. No jeżeli nie znajdę, no to te z nakrętką zostawię, ale tu jest śruba klasy 5-8, to nie bardzo mi się to podoba. Dziadostwo. Dobra, na razie położę to tu. Ale tak nie, tylko tak, bo tam pierdyknie. O, żeż ty, tak to wygląda. Dobra, tu zeszlifujemy, żeby było ładnie. O, tutaj elegancko woda stoi. Tak powinno być, rozumiem, tak? Dobra, gdzie jest szpachelka? Szpachelka. Szmata. Do wyciągania tej wody i do tego bajzlu tutaj, a tu jest, widzicie, w środku to. Teraz trzeba to wszystko powycierać dokładnie tutaj, żeby było elegancko. I tutaj też będzie uszczelka, widzę, i jak zwykle ja tej uszczelki nie mam. W tej sytuacji, wybaczcie, zastosuję silikon, bo nie będę jechał po uszczelkę za złotówkę. Tu trzeba to też wyszlifować, muszę te smarki tutaj, to przecież to za dziadostwo. Będzie trochę roboty ze szlifowaniem.
Widzicie? I znowu zapomniałem kupić takich małych przecinaczków. One by były idealne tutaj. No trochę tutaj oczyściłem. Zaraz wezmę szlifierkę i tutaj to doszlifuję tutaj, żeby te wszystkie posmarkane spawy tutaj stąd wywalić. To samo zrobię z tej strony. Wygląda, słuchajcie, jakby ta podstawa była osobna. Ale nie wiem, czy to się da. Nie będę tego rozkręcał, bo tu, słuchajcie, zobaczcie, to jest dosyć mocno całe. Jak tutaj dam grubą podkładkę, to mi to złapie i ja sobie z tym poradzę, nie będę tego zmieniał. Bo nie wiem, co jest pod spodem, a nie chcę się po prostu tutaj bawić. Na tyle jest to mocne, że dam radę. Także to tylko teraz trzeba się tutaj oczyścić z tym, ale do tego będzie potrzebna szpachelka. Dobra, bierzemy szlifierkę. Oczywiście oprócz szlifierki to jeszcze okulary trzeba założyć. A ja te okulary gdzieś tutaj mam. Dobra, przy okazji ten kabel na to założę. Bo tu od Andrzeja dostałem taki gdzieś tam od spawalniczy drut miał. Sobie zrobił taki właśnie taką rolkę. Miał to jeszcze jedno, to mi dał. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju. To się zawsze takie coś przyda, żeby ten kabel właśnie tak z nim nie łazi, tylko sobie go po prostu odplątać. Dobra, to. O, jeszcze, to jest kurczę blady, zawsze mało miejsca. Weźmiemy tą większą tarczę, bo może by się bardziej przydać. Chociaż ta mała, nie, też jeszcze będzie dobra. Ale na wszelki wypadek, no mam drugą. Dobrze jest. No, tu jakieś coś było chyba nawet, widzę. Tutaj też. Może to jakieś zawleczeka? No po prostu tak zrobili, no. Tu jest mokre, nie wiem czemu. Dobra. Trochę doszlifowałem, jakoś to już trochę bardziej nabiera kształtów. Jest to dużo, dużo szlifowania, bo to grube jest, widzę. W każdym razie na pewno jest lepiej jak było. Tu już widzę, z tej strony trzeba by jeszcze tylko troszeczkę podłapać, ale to już niedużo. Nie wiem, czy to było spawane tutaj też, czy to, co z tym robione. W każdym razie powiem Wam dla spokojności, ja to zostawię już w tym momencie. Nie będę tego dalej grzebał. Jeszcze tylko chcę zobaczyć jedną rzecz. Bo nie wiem, co jest pod tą blachą. Domyślać się mogę tylko, że jakiś olej smar, albo ja wiem, co tam jeszcze, bo tu jest ten korek spustowy i pewnie tu coś w środku jest. I czy tu przypadkiem to nie cieknie. Wezmę zaraz ten kompresor i sprawdzę to. A tymczasem tu jeszcze trzeba by to doszlifować, a to jest, kurczę, tutaj niewygodnie, bo skrzynia na wierzchu. Dobra, czyli tutaj tego tematu nie przeskoczę. Muszę zorganizować coś innego. Coś innego. Śrubokręt. Czy ja mam taki śrubokręt? A, wezmę od razu to wiertło, zaniosę, bo... O, i ten coś zaczepił. Dlatego, że tu było spawane i ona się mogła zgrzać z tym dziadostwem. No, moi mili, tutaj trochę to oczyściłem. Tu musiałem zalać substancją, bo nie da rady tego wytłuc normalnie, więc
Tu mówię, tu było grzane, spawane, więc to się mogło zgrzać razem. Zobaczymy, może substancja to przerobi, może się to uda zrobić. Jeżeli nie, no to trzeba będzie wiercić i nie będzie innego wyjścia. Zobaczymy jeszcze tylko, czy uda mi się zorganizować rozwiertak. Byłoby bardzo fajnie. Zobaczymy, może wtedy, znaczy rozwiertak, wykręcak chciałem powiedzieć. Być może się uda to wtedy w ten sposób zrobić. Na razie tutaj tego nie będę szlifował. Chcę, żebyśmy założyli najpierw pokrywę, wlali olej i zamknęli temat tyłu, bo to jest, no myślę, że tutaj nie będzie nic grzebania. Dopiero jak wyjedziemy, to wiadomo, ściąganie zwolni zrobienie hamulców. Ale jeśli chodzi o dyfer i o skrzynię, myślę, że temat jest zamknięty. Zobaczymy, przyjdzie Robert, będzie wiedział i oceni. Natomiast jak już to będzie zamknięte, dopiero wtedy tu się zacznę szlifować, bo zobaczcie, nie chcę, żeby mi tutaj naleciało, to jest nowa skrzynia, ja tu nie będę nic kombinował. Także to po prostu tylko tyle, żeby oszlifować, żeby to wyglądało jak wyglądało. To jest to. Kolumna kierownicza szykuje się do ściągnięcia też samego koła kierownicy. Tam zalałem substancją i ten. I będę chciał ściągnąć kierownicę. Zresztą będę musiał ściągnąć kierownicę, bo tutaj przyjdzie ten zielony pulpit. A bez ściągnięcia kierownicy to ja go tutaj, może i bym dołem go z tym razem całym grzmotem wcisnął, nie wiem. Także to takie rzeczy. Tu jeszcze doczyszczę to, widzicie tutaj, żeby to było zawsze czyściej. Nie wiem, czy no fajnie by było, żeby tutaj się, tylko piaskowanie to nie wyjdzie, bo to będzie kurcze blade. Zobaczymy. Na wszelki wypadek ja tutaj to grubsze oskrobię, a resztę myślę, że załatwi myjka ciśnieniowa i jeszcze zobaczymy, może z gorącą wodą, żeby to lepiej złapało. I wtedy to wszystko fajnie pójdzie, bo to byłoby wtedy elegancko. No. Także to tyle, powiedzmy, tutaj z tych takich rzeczy. Widzicie, to zawsze jak się oskrobie, to już zawsze fajniej wygląda, elegancko. O! Już jakoś po ludzku. No, także to. A tu samo błoto, tyle tego nieczyszczone latami. No w każdym razie tutaj takie rzeczy widzicie, kosmetyczne. Za chwilę, no znaczy tutaj poram z tym. Wykręcę tą śrubę w taki czy inny sposób, ale ona stąd wyjdzie, bo nie ma innego wyjścia. No i zabieramy się za zawieszenie przednie, czyli ten główny stworzeń, łożyska. Przy okazji, koła wiadomo, i przy okazji będę po prostu patrzył kalamitki, gdzie jaka, po prostu to jak ją znajdę, to od razu będę do wykręcania idzie. Tu na razie w plecaku jest, tutaj w tym, ale ponieważ on leży na boku, więc go na razie nie będę ruszał. Tam tą kalamitkę też na pewno zdejmę, zobaczę dookoła, gdzie ma być taka kalamitka i to zrobię. Tu jeszcze, to widzicie, bolce takie swożnie różne, bo to będzie, to na pewno będzie potrzebne. No i co? No i tutaj widzicie, taka robota powolutku idzie do przodu. Także tyle, zobaczymy jeszcze, mówię, tylko do tokarza zaniosę to. Tą melkę odkręcę, to zrzucę i praktycznie niech on sobie z tym dłubie, z tym sobie robi. Jeszcze zdejmę tylko zwrotnicę, bo po co tyle tego targać żelastwa. Zdejmę ten drążek kierowniczy, też niepotrzebny po prostu, tak żeby sama belka poszła bez zwrotnic. Tutaj te cztery śruby zdejmę, zejdzie mi zwrotnica i ten z tyłu drążek też mi zejdzie. Także sama pójdzie belka tu z tymi lagami, bo tu widzicie zaspawane, nie będę tego ruszał. No nie będę tego ruszał, nie ma sensu. Zobaczymy po prostu, jak to przyjdzie jeszcze, jak to się będzie miało. Tutaj widzę, że zabezpieczenie było do skrętu, ale ono odleciało. Ja muszę zobaczyć, jak w tej żółtej jest. I tutaj jest jak właśnie taka śruba też chyba, to miało być do skrętu. I nie wiem, zobaczę, jak to wygląda i się tym też zajmę, ale muszę się w żółtej przyjrzeć, bo nie wiem, jak to wygląda. No i co? Za chwilę, jak będzie przód robiony, to tutaj za ten czas wyszlifuję tutaj to ładnie wszystko, te śruby, te gniazda, sprawdzę przymierze śruby i będzie można to zrobić. Także taka dzisiaj robota, zaczęta kolumna kierownicza, skończony most z tyłu, zawsze to do przodu. To na tyle w dzisiejszym filmie, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!